Witajcie, maniacy spawania, w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek specjalny, szczególny i wyjątkowy. Z przyłbicą wcale nie tak szczególną, specjalną i wyjątkową. To sobie trzeba powiedzieć już na starcie. Aczkolwiek no, dostaliśmy do zaprezentowania, więc sędziom zaprezentujemy. Sędziom zrobimy pomiary czasu zaciemnienia. Przyjrzymy się jej bliżej, bo czemu by nie. Tym bardziej, że sam dystrybutor, oficjalny dystrybutor na Polskę Shermana, czyli firma Techwelt, sama od siebie przysłała tą przyłbicę, za co oczywiście dziękujemy za zaufanie i przede wszystkim chęć tak naprawdę sprawdzenia swojego produktu. Tak, dlatego ja tylko dopowiem, że właśnie niewiele jest firm, które handlują chińskimi urządzeniami, które zdecydowały się na przesłanie nam sprzętu, a Techwelt jak najbardziej. Dlatego sprawdzimy, przetestujemy i tak opowiemy. Partnerami kanału są firmy Rywal RHC, właściciel marki Most, GPPH Stoły Spawalnicze, Szturmer, maszyny do obróbki metalu i drewna oraz Stel i Wrozas. Jakość i zaufanie. Mamy tutaj przyłbicę marki Sherman, przyłbica Sherman Profi V6B. Automatyczna maska przeznaczona, producent twierdzi, że do profesjonalnego zastosowania. To tutaj może już wtrącę trzy słowa. Nie. Uwierzcie mi na słowo, no nie, jest to naprawdę przyłbica przeznaczona do amatorskiego spawania, do lżejszego przede wszystkim spawania, na pewno nie do ciężkich produkcji, na pewno nie na stocznie, na pewno nie na jakieś wysokie częstotliwości do TIG-ów i tym podobnych rzeczy. No to już możemy stwierdzić po pierwsze na podstawie ceny, a po drugie na podstawie użytych materiałów, o których sobie opowiemy trochę później. Niemniej jednak, gdyby ktoś mnie zapytał o zdanie, zdecydowanie bym powiedział, że nie jest to przyłbica przemysłowa. Tak jak powiedziałeś, widać po plastikach, że one są niskiej jakości. Taka górna, niska półka, a już może wchodząca nawet w średnią, bo nie jest tak najgorzej, ale no... Nie powiedziałabym, z tego względu, że popatrz, lekkie potarcie paznokciem i zostawia to rysy. Tej gorszej jakości plastik, o którym mówisz, on ma jeszcze taką dodatkową matową powierzchnię. I on jest mniej odporny na zarysowania i uderzenia, a tutaj widzisz to wszystko, każdy... Dobra, ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie, nie musimy się przecież zgadzać. Nie zawsze musimy się zgadzać. Właśnie. Co tutaj nam jeszcze producent twierdzi? Twierdzi, że zapewnia ta przyłbica szeroki zakres regulacji czułości, czasu opóźnienia oraz zmianę trybów pracy, zewnętrzne pokręty. Wszystko mamy na zewnątrz i to też tak naprawdę po raz kolejny może wam sugerować, moi mili, fakt, że nie jest to przyłbica do profesjonalnego zastosowania. Tego typu pokrętła na zewnątrz tej przyłbicy, powiem tak, na ciężkiej produkcji prawdopodobnie tych pokręteł po jednym, max dwóch dniach by nie było, albo po prostu by przestały działać od ilości zapylenia, od temperatury i tym podobnych rzeczy. Poza tym przy pracy, przy ciężkim spawaniu takie rozwiązanie jest moim zdaniem totalnie niepraktyczne. Cechy tej przyłbicy. Filtr ADF samościemniający. Producent twierdzi, że według normy WPN 379 tutaj mamy 4 jedynki. Z ciekawości sobie to zweryfikujemy, chociaż nie jestem w stanie tutaj zweryfikować tak jakby całości. Wiemy, że te 4 jedynki to nie są prawdziwe 4 jedynki. Niejedną przyłbicę już na tym przyłapaliśmy, a możemy sprawdzić kąty tak jakby padania światła i zobaczyć, jak sobie przyłbica, czy jak sobie ten filtr radzi z wpadającym światłem pod kątem. To nam bardzo łatwo i szybko określi, czy te 4 jedynki są naciągane, czy też nie. Tak, filtr ma 4 sensory, dość szerokie pole widzenia, jak na tą klasę przyłbicy, 100 na 97 mm. No, całkiem spore pole widzenia. Tak, dokładnie. I tutaj jest taki zapis o możliwości całkowitego odchylenia filtra zaciemniającego, co podobno może zwiększyć kąt widzenia podczas jakichś tam precyzyjnych prac. Nie wiem, czy zauważyłeś coś odchylenia takiego? Odchylenia filtra? Tak. Taki mam tutaj zapis. No, moi mili, tu są zaczepy, które mają zwolnić tak jakby kasetę filtra, po to, żebyśmy mogli choćby nawet szybę z przodu wymienić, więc nie widzę tutaj możliwości zmiany kąta filtra. Naprawdę nie. No tak jest dokładnie napisane. Możliwość całkowitego odchylenia filtra zaciemniającego, co znacząco zwiększa kąt widzenia podczas precyzyjnych prac w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Prawdopodobnie jest to po prostu copy-wklej z przyłbicy, która ma podnoszoną kasetę.
Być może. Przepraszam Was, drodzy widzowie, w takim razie za ten... Znaczy się rozumiem, że masz to z instrukcji obsługi tej przyłbicy. Tak, dokładnie, tak jakby... dokładnie tak. Widzów nie masz za co Ty przepraszać, tutaj raczej chłopaki po prostu z Shermana powinni się przyłożyć troszeczkę do opisania może, instrukcji. Może pokażę, to jest robić. Kopiuj wklej, mamy tutaj V6B, Sherman Profi, czyli to jest dokładnie ta przyłbica. No okej, okay. Jeśli ktoś ją kupił z tym zamysłem, że będzie podnosił kasetę, to jej nie będzie. Dobra, czy na skorupie mamy tutaj możliwość uruchomienia trybu test? Tak, mamy tu, akurat ten przycisk to jest jedyny przycisk w środku naszego filtra, po wciśnięciu widzimy, że przyłbica nam się zaciemnia. Baterie mamy również wymienne, tu akurat. No i to by było tak naprawdę na tyle o tej przyłbicy. Jest jeszcze mowa o super możliwości dopasowania tego nagłowia. Dobrze, nagłowie. To ja się już tutaj wypowiem, bo miałem tych przyłbic troszeczkę na tym swoim czerepie. Co do regulacji bliżej lub dalej od twarzy, no widzimy, że jest to zrobione na takim zwykłym, najbardziej standardowym patencie, czyli musimy poluzować te pokrętła z zewnątrz po to, żeby sobie przesunąć to na głowie, tak żeby faktycznie przyłbica zamykała nam się bliżej lub dalej od twarzy. Mówiąc o samej gąbce, no jest to cieniusieńka gąbka, prawdopodobnie też bardzo szybko nam się zużyje, zacznie nas uwierać. Mówiąc o samym plastiku na głowie, on jest właśnie tutaj... Tu powinni troszeczkę, że tak powiem, dołożyć do ceny wyprodukowania tej przyłbicy. Może tak, o ile sama skorupa w moim mniemaniu nie jest wcale taka zła, to mówiąc o plastikach użytych do nagłowia, no to jednak to jest głowa. Ta przyłbica nam leży x godzin, prawda, w trakcie spawania. Wydaje mi się, że to może akurat nas dość szybko zacząć upijać po jakimś czasie. Dość sztywne te plastiki. Tak, dobra. Poziom zaciemnienia od 5 do 13 din. Zgadza. Mamy tutaj regulację czułości. Producent w instrukcji nie mówi, w jakim przedziale jest ta regulacja. Ponieważ jest delay, slow, fast. Okej. Okay. Czyli no, tak naprawdę nie mamy żadnej skali, więc nie podają tego w instrukcji. Podobnie mamy z czułością, czyli sensitivity, low i high. No i już tutaj same stopnie zaciemnienia, no to faktycznie mamy w skali. Trybu szlifowania w tej przyłbicy nie mamy. Mamy również podane... Jest. To grind. No to zobaczcie, kolejny bubble w instrukcji. No chłopaki, my Wam tutaj wychwycimy tak, że jak sobie poprawicie tą instrukcję, to Wasi klienci będą bardziej zadowoleni. Czas przełączania, czas opóźnienia, ciężar przyłbicy, to są parametry, które sprawdzimy i zweryfikujemy już tutaj do na naszej pomiarów. Stole. Tak jest, dobra. Przechodzimy do pomiarów. No to idziemy do pomiarów. Znacie już wyniki pomiarów? Przejdźmy zatem do podsumowania. Ile to kosztuje? Jak podaje informator Google, 286 zł brutto. Tyle ta właśnie przyłbica kosztuje. 286 zł brutto, no to uważam, że to jest dobra cena. W sensie takim, patrząc na to, co ta przyłbica sobą reprezentuje, to jest adekwatna cena, bym powiedział dla niej. Okay. Za niecałe 300 zł. To ja też bym klasyfikował tą przyłbicę w tym przedziale do maksymalnie 500 zł w tych przyłbicach. Tak jakbym ja, patrząc na to, co tutaj dzisiaj widzimy, no to tak bym określił. Ja tak z tyłu głowy mam gdzieś jedną z przyłbic Tessena. To też jest przecież chińska produkcja i nie pamiętam, chyba tam 250 zł była porównywalna ta cena, a wydaje mi się, że tam jednak jakość była trochę lepsza. No to już Ty będziesz wiedzieć lepiej. Ja nie miałem przyłbicy z Tessena w rękach, nie widziałem, znaczy się widziałem, ale nie macałem, wtedy to nagrywałeś jeszcze z Michałem, tak?
Co do tego, moim skromnym zdaniem jest ok, w sensie cenowym. Czas zaciemnienia no nie jest przekłamany, zgadza się z tym, co podaje producent. Tak. Czy jest przystosowana do wszystkich metod spawania? Nie, absolutnie. Największym mankamentem tej przyłbicy jest jej opis, tak? Czyli to, co producenci, dystrybutorzy robią. Nazywają rzeczy, sprzęty przeznaczone dla amatorów profesjonalnymi lub próbują wcisnąć, że jest to dla profesjonalistów. Nie róbcie tego, to jest bez sensu. Ja pozwolę sobie tylko sprostować, bo w międzyczasie wydrukowałam sobie jeszcze inną rozpiskę i tutaj już bezpośrednio od producenta, tamta była od dystrybutora i tu na tej rozpisce bezpośrednio od producenta nie ma informacji, że jest to produkt dedykowany dla profesjonalistów. Natomiast jest całe mnóstwo innych informacji, które mogłyby wskazywać na to, że ta przyłbica do każdej metody spawania będzie się nadawała, co prawdą nie jest. Tak jest. To co? Kończymy, tak? Jest tanio, czy dobrze? Ocencie sami. No nie wiem, a jakoś my musimy też ocenić. Jaką nalepkę ty tu dasz? Ja, znaczy się szczerze, ja bym to tutaj zieleń, bo jedną rzecz sprawdzę. Jedną rzecz sprawdzę. Zanim ocenimy. Te cztery jedynki. Nam się niestety nie zaciemnia, nie wiedzieć czemu, od bardzo jasnego światła. Sensitivity mamy ustawione na high. Delay również, a tak jak widzimy, nie zaciemnia nam się. Przycisk grind jest odkliknięty? Tak, to jest normalny tryb zaciemnienia. Nie przyciemnia się po prostu tak jakby od jasnego LEDu. Pokaż teraz jeszcze widzom, że przy włączeniu przycisku test ona się zaciemnia. Tak, działa. Tak jakby przy spawaniu też zaraz wam pokażemy. Ale dobra, jak wciskam test i widzę tutaj te... O cholera. Trzymam test. Aha, dobra. Widzisz, Piotruś, czy to widać w kamerze? Jak przekręcam na kąt, czy światło się robi jaśniejsze od LEDów? Tak. Jak przekręcę na ten kąt, to się robi jakie? Żeby nie było, że ja coś sugeruję. Jest ciemniejsze z tej strony. Jeśli będziemy spawać z tej strony, to widzimy, że światła dostaniemy więcej niż producent tutaj nam sugeruje. Patrząc z frontu mamy tę ustawioną wartość. Patrząc z tej strony, ten filtr jest ciemniejszy. Więc wiemy, że on z jednej strony jest ciemniejszy i robi się jaśniejszy pod kątem na drugą stronę. Na pewno nie są to cztery jedynki, chyba że mówimy o chińskich czterech jedynkach. Także, kochani, widzieliście naocznie. Dobra, miała być zieleń, ale przez to, że tutaj mamy chińskie cztery jedynki i przez to, że ona się nie zaciemnia w ogóle od LEDu, a zaciemni się od spawania. Uwaga na oczęta. Zaciemni się od spawania, ale nie zaciemnia się od bardzo jasnego światła, nie wiedzieć czemu. Czyli przy TIG-u absolutnie można byłoby sobie oczy uszkodzić, wszystkie, nie? Wszystkie filtry, które pod kątem tak naprawdę nie trzymają tych swoich parametrów, nie nadają się do spawania profesjonalnego. Jeśli spawamy małe elementy frontem do siebie na stole, nie ma problemu, my sobie to możemy robić, ale na dużej konstrukcji, gdzie się musimy poschylać, w niewygodnych pozycjach pospawać, tą głowę gdzieś wcisnąć, gdzieś pod kątem, no to już nie mamy takiej ochrony, jak powinniśmy mieć. Ja osobiście na początku zastanawiałam się nad żółtą nalepką. Ale... Ja bym dał żółtą. Tak. Ja bym dał żółtą, szczerze powiedziawszy. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tak, tym no mało optymistycznym, nie aż tak optymistycznym. Nie, czemu? Amator jak najbardziej może ją sobie kupić. Natomiast no warto racja. By było, żeby zwrócił uwagę na te rzeczy, na które my zwróciliśmy uwagę. Czyli jak spawał, to jednak trzymał ten kąt prosty tutaj do siebie. Tak, zatem kończymy. No chyba, że macie inne zdanie, jeśli ktoś korzysta z tej przyłbicy i działa mu świetnie. Komentujcie, piszcie. Do ankiety odsyłamy tu. Wy oczywiście możecie sami dać ocenę tej przyłbicy, od nas rzuć. Tak. Dobra, dziękuję. To by było na tyle. Za oglądanie, trzymajcie się, cześć.